Zadanie 54. Dla jakich wartości parametru m równanie x kwadrat plus 2mx równa się 2x plus m ma dwa różne pierwiastki mniejsze od dwóch? Dobra, najpierw bym to trochę uporządkował, bo to takie śmieszne. My chcemy porządek, czyli po jednej stronie 0, no i tutaj powyciągane podszedł na miasto trzeba. Więc tutaj byłoby x kwadrat plus 2mx minus 2x minus m równa się 0. No to ja chcę mieć x w jednym miejscu tylko, więc x kwadrat plus x razy 2m minus 2 minus m równa się 0. OK, teraz mam uporządkowaną formę i teraz myślę dalej. Czyli co my tam chcemy w tym zadaniu? Jeszcze raz. Dwa różne pierwiastki mniejsze od dwóch. No i znowu, zwróćmy uwagę. Współczynnik przy x kwadrat jest równy 1. Więc to jest funkcja kwadratowa, równanie kwadratowe. Nie przejmujemy się opcją pod tytułem równanie liniowe. Nie, to tutaj nie wyjdzie. Więc dwa różne pierwiastki, oczywiście delta większa od 0. Natomiast jak ugryźć to, że mają być mniejsze od 2? I tutaj jeszcze raz nam pomoże to, że znamy współczynnik przy x kwadrat. On jest równy 1, co oznacza, że jest dodatni. Co oznacza, że nasza parabola jest ramionkami do góry. Zakładamy, że mają być dwa różne pierwiastki, czyli to musi, sytuacja musi wyglądać mniej więcej tak, że no tutaj na oś OX przecina naszą parabolę w dwóch miejscach. I dwa różne pierwiastki mniejsze od dwóch, czyli obydwa muszą być mniejsze od dwóch, czyli dwójka musi być gdzieś tu. No i teraz uwaga, uwaga, połączenie tego, że te dwa pierwiastki są mniejsze od dwójki oraz tego, że ramionka są w górę, oznacza, że wartość w dwójce musi być dodatnia. Jeśli nazwiemy to sobie to wyrażenie f od x, to nasze f od 2 musi być większe od 0. Skoro mamy, że ramionka są w dół, to gdyby f od x było mniejsze, f od 2 było mniejsze od 0, to dwójka byłaby gdzieś tu, między tymi pierwiastkami. Aczkolwiek to właśnie nam jeszcze nie wystarczy, no bo dwójka mogłaby być tu i wtedy też wartość byłaby większa, ale większa od zera, ale obydwa pierwiastki byłyby od niej większe. Więc co jeszcze? Więc jeszcze możemy dorzucić taki warunek, że p musi być większe, mniejsze od dwóch. No bo właśnie p, czyli wierzchołek, on jest tutaj. I jakby on rozróżnia te dwie sytuacje. Jeśli f od 2 jest większe od 0, to dwójka jest albo tu, albo tu. Albo jest większa od obydwu pierwiastków, albo od nich mniejsza. Ale jeśli p jest mniejsze od 2, to automatycznie dwójka w połączeniu z tamtym i z ramionkami do góry musi być większa od obydwu pierwiastków. Więc jakby takie trzy warunki razem dadzą nam to, co chcemy. Tutaj ktoś mógłby jeszcze spytać, a czemu po prostu nie wyliczyć pierwiastków i nie przyrównać ich do dwójki, albo na przykład stwierdzić, który jest, jeśli się będzie dało, który jest większy od, który jest większym z tych pierwiastków i jego tylko przyrównywać z dwójką. O, problem w tym, że tutaj delta może wyjść jak koszmar z ulicy Wiązów i nie chcieć się spierwiastkować i być bardzo nieprzyjemnym jakimś wyrażeniem. No i wtedy ten pierwiastek będzie jeszcze bardziej nieprzyjemnym wyrażeniem i być może wcale nie będziemy tacy radośni, próbując to porównywać z dwójką. Więc zamiast tego bym proponował takie podejście. No więc tak, zacznijmy od delty. Delta jest równa 2m minus 2 do kwadratu minus 4 razy 1 razy minus m. No i to jest równe 4m kwadrat minus 8m plus 4 plus 4m. No i to jest równe 4m kwadrat minus 4m plus 4. No i my chcemy, żeby to było większe od 0. To po pierwsze ja bym sobie to podzielił przez 4 i stwierdził, że w takim razie chcemy, żeby m kwadrat minus m plus 1 było większe od 0. Teraz policzyłbym deltę z delty. No i tak się składa, że to jest 1 minus 4, to jest ujemne.
Czyli ta parabola nie ma miejsc zerowych i jest ramionkami do góry, czyli wygląda tak. Co oznacza, że dla każdego m należącego do rzeczywistych, ta nierówność jest spełniona. Bez względu na to, jakie tu m weźmiemy, delta będzie dodatnia, bo delta z delty okazała się ujemna i właśnie delta jest parabolą, która jest cały czas powyżej zera. Okej, no dobra. No to mamy pierwszy warunek załatwiony, to teraz przejdźmy do drugiego. F od 2 większe od zera. No dobra, no to f od 2 to będzie 2 do kwadratu plus tam było 2m minus 2 razy x, czyli razy 2 i minus m. Taki mieliśmy wzór. No dobra. No i uporządkujmy to sobie jeszcze, to jest 4. Tutaj wymnóżmy, to jest mnożenie, nie odejmowanie, czyli plus 4m minus 4 minus m. Czwórki się kasują, a tu wychodzi 3m. I my chcieliśmy, żeby to było większe od zera, to oznacza, że m musi być większe od zera. I tyle. Prosty warunek. No i teraz jeszcze p. Więc chcieliśmy, żeby p było mniejsze od 2. No to wyliczmy p najpierw. Więc p to jest minus b przez 2a. Czyli w naszym wypadku minus. B to jest 2m minus 2. Zaś a to jest 1. Czyli 2m minus 2 przez 2 razy 1. Czyli po prostu 2. Czyli będziemy mieć minus. Tutaj to można podzielić przez dwójkę i to wyjdzie m minus 1. Czyli tak naprawdę 1 minus m. I my chcieliśmy, żeby to p było mniejsze od 2. Ok, no to ja bym sobie przerzucił. Minus 1 jest mniejsze od m. Ok, czyli m ma być większe od minus 1ki. To jest jeden warunek. Drugi, m ma być większe od 0. I trzeci, to m jest dowolny. Czyli tak naprawdę, żeby to wszystko było spełnione, no to musimy wziąć część wspólną tych warunków. Czyli po prostu m ma należeć od zera do nieskończoności. Tutaj zero otwarte. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.